Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl i witam Cię w kolejnym odcinku krótkiego kursu QCAD, w którym pokazuję podstawowe narzędzia tworzenia i edycji geometrii w tym systemie. I QCAD jest systemem CAD 2D, czyli jest to system, w którym możemy tworzyć własne projekty 2D. Mogą to być rysunki techniczne części mechanicznych, mogą to być projekty instalacji, mogą to być projekty budynków. Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz przygotować płaską dokumentację 2D, możesz stosować QCAD. I QCAD występuje w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to QCAD Pro, która jest płatna, ale w porównaniu do innych systemów CAD 2D jest stosunkowo tania. Ta wersja ma trochę funkcji, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie geometrii, ma też możliwość korzystania z różnych formatów plików, ale też jest wersja QCAD CE, która jest w pełni darmowa, którą możemy wykorzystywać zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. I jest to właśnie w pełni darmowa wersja, która może być również wykorzystywana w celach zarobkowych. Tak jak wspomniałem, jest to kolejna część tego kursu. Jeżeli jest to pierwszy film, na który trafiłeś, to zachęcam Cię do sprawdzenia pozostałych, a w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób przycinać geometrię. I w tym momencie myślę, że jeszcze warto wspomnieć na temat zapisywania plików. Jeżeli pracujesz w różnych programach, tworzysz jakieś projekty czy dokumenty, to wiesz, że warto regularnie zapisywać postępy pracy. Tak samo jest w QCAD i w QCAD robi się to tak samo jak w innych programach. Po prostu wybieramy plik, zapisz jako, określamy lokalizację i nazwę pliku i zapisujemy plik. To tak tylko w ramach przypomnienia i w ramach informacji, że warto robić to regularnie. A teraz pokażę Ci, w jaki sposób przyciąć geometrię. Tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o geometrię, to ta linia, która jest pomiędzy tymi dwoma liniami, nie jest mi do niczego potrzebna i chciałbym ją usunąć. I aby to zrobić, przejdź na narzędzia modyfikacji, następnie wybierz narzędzie podział na segmenty i kliknij na linię, którą chcesz usunąć. Klikam w tym miejscu, klikam ponownie w tym miejscu, bo jak pamiętasz, to mamy tutaj linię podwójną, ponieważ najpierw utworzyliśmy odbicie lustrzane tej geometrii, a później narysowaliśmy prostokąt. I tak samo robię z tą linią i w ten sposób za pomocą tej funkcji usunąłem zbędne linie. Także jak widzisz, przycinanie geometrii w QCAD jest bardzo łatwe, po prostu wybieramy odpowiednie narzędzie i wskazujemy geometrię, którą chcemy przyciąć i usunąć. I ok, na tym zakończymy. Klikam jeszcze prawym przyciskiem myszy, aby odwołać to polecenie. I jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy z QCAD, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu QCAD dla początkujących, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. I zachęcam Cię również do subskrybowania mojego kanału.